Dzień dobry Państwu, Emilia Wierzbicki, witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy Dzień z Republiką, czyli cykl naszych popołudniowych rozmów o polityce, ale oczywiście nie tylko. Jest godzina 12:14, to oznacza, że już najwyższy czas na naszego pierwszego gościa, a jest nim pan Michał Jach, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, panie pośle. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Za nami rocznica wybuchu wojny na Ukrainie i w związku z tym wiele krajów publikuje opinie, raporty na temat pomocy finansowej, pomocy militarnej oczywiście dla ogarniętej wojną Ukrainie. I właśnie moje pytanie, jak na tle innych krajów w Europie i na świecie, bo tutaj oczywiście wiemy, że liderem są Stany Zjednoczone, wypada Polska. Czy Polska jest rzeczywiście liderem tutaj w Europie, jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy? Nie ma najmniejszych wątpliwości. Jeżeli weźmiemy takie najprostsze relacje, czyli stosunek, ile tej pomocy na głowę mieszkańca, to na pewno jesteśmy być może nawet więcej niż Stany Zjednoczone. Natomiast jeśli chodzi o taki bardziej aspekt skuteczności czy znaczenia tej pomocy, to Polska tutaj jest absolutnym liderem. Polega to na tym, że my dostarczaliśmy pomoc w tych momentach, w tych dniach, czyli na samym początku wojny, nawet jeszcze przed, wtedy, kiedy każda jeden karabin miał znaczenie dużo większe niż teraz, może 10. Tak samo dotyczy to czołgów, których przekazaliśmy. Od początku przekazywaliśmy bardzo duże ilości, bo dwie brygady przekazaliśmy. To przecież teraz nie jest już żadną tajemnicą. I to w tym czasie to dla Ukrainy była niezwykle znacząca, niezwykle potrzebna pomoc. I w takim kontekście też trzeba brać pod uwagę. A jeszcze dodatkowo tego już nie da się przeliczyć na w żaden sposób na złotówki, czy euro, czy dolary, to kwestia gigantycznego zaangażowania naszej dyplomacji i stworzenia tej atmosfery wsparcia dla Ukrainy, atmosfery, która zmusiła na koniec nawet Niemcy do zaangażowania się po stronie Ukrainy, oczywiście w dużo mniejszym relatywnie stosunku niż Polska, ale w ogóle to, że w końcu kanclerz Scholz zdecydował się na przekazanie tych czołgów, to jest zasługa polskiej dyplomacji, poczynając od pana prezydenta Andrzeja Dudy, poprzez premiera, ministrów, do nawet parlamentarzystów. No właśnie, panie pośle, pan powiedział o tych aspektach, których tak naprawdę nie da się przeliczyć na złotówki, czy też na euro, na finanse. A zatem skąd takie wypowiedzi posłów opozycji, na przykład Grzegorz Schetyna, na pytanie, czy Polska jest liderem, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie, czyli to pytanie, które ja także panu zadałam, odpowiedział nie, nie, oczywiście, że nie. Najbardziej pomagają Amerykanie, a potem Niemcy. To jak to rozumieć i jak to tak naprawdę obliczać, tę pomoc? Pani redaktor, najprościej to jest zapytać Ukraińców. Oni wiedzą najlepiej. Oni sami tego doświadczają i najlepiej. Bo w ten sposób, jeżeli zaczniemy rozbierać tą pomoc na poszczególne etapy, to oczywiście z tego może jakiś absurd wyniknąć. I tutaj no szkoda komentować no, pana przewodniczącego Schetyny. No, ja jednak go ceniłem wysoko, bo nie, kilka razy naprawdę potrafił szczerze i mocno wypowiedzieć. No, a tutaj nie wiem, czy tak się boi tego swojego pryncypała, czy nie zna faktów. Natomiast no, jest to całkowicie nieuprawniona i niesprawiedliwa ocena. Polacy to mówi nie tylko my mówimy, ale to mówi prezydent Joe Biden, o tym mówi prezydent Zełenski. No, to jest jakby nie podlega żadnych jakichś takich analiz. To jest oczywiste od początku do dnia dzisiejszego.
Panie pośle, też myślę, że warto tutaj przytoczyć sondaż portalu Politico, który przedstawił sondaż, właśnie ranking pomocy rządowej i militarnej. I rzeczywiście my znajdujemy się też tam na drugim miejscu. Pierwsze miejsce to są Stany Zjednoczone, ale są też takie rankingi, których to miejsce obniża na przykład poziom zatrudnienia Ukraińców. I zatrudnienie Ukraińców w Polsce obniża na przykład koszty pomocy w tym rankingu. Tego to w ogóle nie rozumiem. Tego to w ogóle. To jakby jest potwierdzenie tego, co przed chwilą stwierdziłem. To też pomoc. Tutaj się z panem zgadzam. Przecież tak naprawdę danie pracy, stworzenie tych miejsc pracy to jest także pomoc. No, panie redaktor, to wystarczy na zdrowy rozum. Taki. Nie trzeba być ekonomistą, nie trzeba być strategiem wojskowym czy dyplomatą, żeby ocenić pewne sprawy. No, 2 miliony średnio cały czas, około 2 milionów tych uchodźców, nie tych, którzy tutaj na stałe są, tylko około 2 milionów uchodźców w Polsce jest. Wielu z nich pobiera świadczenia społeczne. Wszyscy tutaj mieszkają. Za większość z nich płaci rząd polski. To jest wszystko pomoc Ukrainie. No i nie można tego oddzielić. Chociaż w moim głębokim przekonaniu to również ta możliwość, którą daliśmy rodzinom ukraińskim, że mogą tu na czas tej najgorszego okresu, na początku wojny, oni wiedzieli, że mogą bez problemów do Polski przyjść, to również dawało jakby wsparcie ojcom, bo też również i kobiety walczą, żołnierzom, że wiedzą, że rodziny są bezpieczne. To jest również bardzo istotne wsparcie, już jakby nie w wymiarze materialnym, ale takim ludzkim, że wiedzą, ja tutaj poświęcam się dla rodziny, dla ojczyzny, ale tam wiem, że moja rodzina w Polsce jest bezpieczna. Moja żona, dzieci, rodzice, to również jest znacząca pomoc. No a tutaj opozycja za wszelką cenę chce zdyskredytować ten wielki wysiłek państwa, narodu również. I to wysiłek, który bez rządu Prawa i Sprawiedliwości na pewno by się nie udało. Panie redaktorze, ja już wypowiadałem się, ale powtórzę. Jestem to wszędzie gotów udowadniać i udowodnię to nawet nie w sposób skomplikowany i mętny, że gdyby w Polsce rządziła Platforma Obywatelska, to Ukraina już nie byłaby suwerennym państwem. Panie pośle, powiedzmy teraz o sprzęcie, ponieważ to jest też istotny aspekt tych rankingów, tych sondaży, o których mówimy. Warto wspomnieć o tym, że w piątek, w rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie, trafiły na Ukrainę pierwsze czołgi Leopard 2 z Polski. I moje pytanie, czy już mamy takie podsumowania kwot, na jaką kwotę dostarczyliśmy sprzęt militarny Ukrainie od początku wojny? I pytanie, jakie są również plany na przyszłość, jaki sprzęt zamierzamy dostarczyć w przyszłości? Czy już coś możemy powiedzieć? Pani redaktor, zapewne w Polsce są szacunki, czy może nawet precyzyjne dane, ile to wszystko kosztowało, ale ja tego jakby nie potrafię powiedzieć, ale w moim przekonaniu to jest mniej istotne, bo jakby powiem tak, czołg czołgowi nierówny, nawet ten sam czołg, czołgi T-72, które przekazaliśmy im na początku wojny, były dla nich tak istotne, ponieważ oni nawet te pierwsze egzemplarze, które dostawały, to oni widzieli, że to jest zupełnie inny rodzaj broni, który oni mają, którzy wierzyli, że tymi czołgami łatwo pokonają tych barbarzyńców rosyjskich. I to dawało im taki animusz, tą wolę walki ich wzmacniało. Bo oczywiście tutaj ja absolutnie próbuję dyskredytować od bohaterstwa i zasług samych Ukraińców, bo gdyby oni nie walczyli tak dzielnie, to by im nikt nie pomógł. Natomiast poza Polską, bo my nie wiedzieliśmy, pomagając od początku, jak oni się zachowają, ale byłoby z tą pomocą, ja nie wiem, czy w ogóle by można było zmobilizować Zachód do pomocy, gdyby Ukraińcy nie okazali się takim bohaterstwem.
Dlatego to trudno jest tak przeliczać na złotówki. Te czołgi, te rakiety przeciwlotnicze, które właściwie spacyfikowały rosyjskie naloty od początku wojny, powodują to, że ta pomoc na początku wojny była dla nich nieoceniona. I myślę, że ten symbol taki w rocznicę inwazji rosyjskiej na Ukrainę, pan premier Morawiecki przekazuje im czołgi od Polski, te Leopardy, to było też takim symbolem, że Ruscy zapowiadali, że w rocznicę to tu będzie jakiś Armagedon nad Ukrainą, że będzie jakieś tajemnicze Panie uderzenie. Pan, no właśnie dopytam w tej kwestii. Pan się tego obawiał, że rzeczywiście coś może się takiego wydarzyć w tę rocznicę, że Władimir Putin będzie chciał znów zrobić pokaz siły? Ja myślę, że podejrzewałem, że ewentualnie będzie zmasowany atak kilkudziesięciu rakiet, które uderzą w jakieś centra kolejne, ale już żadnej kontrowersji, żeby jakby, ja nie obawiałem się kontrofensywy rosyjskiej, ponieważ oni mają już od kilku ładnych miesięcy, mają problemy z logistyką. Gdyby Rosjanie mieli zapasy, gdyby mieli sprzęt gotowy do użycia, do zbicia Ukrainy, to dlaczego mieliby czekać, po co by mieli czekać na rocznicę? Zrobiliby to, przygotowali kontrofensywę, nie na jakiś dzień. Ofensywę się organizuje, żeby też zaskoczenie wykorzystać, a nie pierwszego. Także to, że Polska przekazała im to na placu publicznie, że polski premier przekazał Ukraińcom tę pierwszą partię Leopardu, to był takim również symbolem. Ruskim pokazali, w rocznicę to Ukraina, w rocznicę agresji Ukraina się wzmacnia, a nie Ruscy. Na pochybę wam, tym barbarzyńcom. Panie pośle, trwa też cały czas dyskusja na temat przekazania samolotów F-16. Na razie prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden powiedział, że Ukraina tego nie potrzebuje, że to nie jest ten etap. Na tym etapie otrzymała odpowiednią broń. Czy pan uważa, że tutaj coś się w tej kwestii zmieni w przyszłości? Panie redaktor, byłem i jestem zawsze optymistą. Przecież jeszcze 2 miesiące temu, czy 3, na słowo Leopardy, to opozycja drwiła z propozycji pana premiera Błaszczaka, że co on sobie wyobraża, co on wymyśla. To samo było przecież z obroną przeciwlotniczą, czyli patriotami. Też drwili w sposób paskudny. I teraz co? No, wypadałoby, no, gdyby mieli choć trochę honoru, poczucia własnej godności, to by powiedzieli, przepraszam, pomyliłem się. A oni zaczynają dyskredytować, tak to okazało się, bzdurą, nieprawdą, to teraz zaczynają dyskredytować tą całkowitą pomoc. Ja nie wykluczałem czegoś takiego, że mogą jakiś zmasowany atak kilkunastu czy kilkudziesięciu rakiet na jakiś cel, ale nie strategiczny, bo tego oni nie są w stanie przeprowadzić. Natomiast jakiś cel taki spektakularny, na przykład, nie wiem, po tych barbarzyńcach można się wszystkiego spodziewać, że na przykład na jakąś znaczącą cerkiew w Kijowie, czy tego typu obiekt. Natomiast nie podejrzewałem, żeby Rosjanie byli w stanie przygotować kolejny jakąś zmasowaną ofensywę. Oni po prostu mają problemy nie tylko ze sprzętem, ale i z morale. Tam jest fatalne morale. Żołnierze żyją w bardzo kiepskich warunkach, funkcjonują. Nie mają podstawowych potrzeb zabezpieczonych. No i sprzęt, jaki jest, każdy widzi. Panie pośle, to jeszcze na koniec zapytam o to, co pan sądzi, jak pan uważa po roku od rozpoczęcia tego konfliktu, tej wojny, czy wciąż istnieje zagrożenie użycia broni atomowej, czyli ten straszak Władimira Putina, o którym wspominał chociażby w swoim wystąpieniu w zeszłym tygodniu?
Pani redaktor, ja myślę, że wciąż jest tak samo. Nie można nigdy powiedzieć nigdy. Natomiast stopień zagrożenia atakiem nuklearnym był i jest bardzo niski, minimalny. Co by nie mówić o Putinie, to ja wiem, że on nie jest wariatem, nie jest szaleńcem, to jest zbrodniarz, ale on to ma we krwi, ale nie aż jakiś bohater, który by ryzykował swoim życiem. A wie, że użycie broni jądrowej by spowodowało, że nie ma co szukać na kuli ziemskiej do końca swojego życia, że wszyscy go będą ścigać. To jest po prostu w moim przekonaniu minimalne zagrożenie, a ponadto też warto sobie zadać pytanie i niektórzy zastanawiają się, w jakim stanie jest ta broń, czy ona jest w ogóle w stanie użycia, w stanie takim do użycia, czy ona patrząc na stan techniczny tego sprzętu wojskowego, który jest o wiele mniej skomplikowany od rakiet. Tutaj również możemy mieć wątpliwości. Musimy postawić kropkę. Bardzo panu dziękuję, panie pośle. To był pan Michał Jach, Prawo i Sprawiedliwość. Raz jeszcze dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. To jest również bardzo, bardzo dziękuję, ale oczywiście zachęcam do pozostania z nami, ponieważ już za chwilę kolejna rozmowa. Moim gościem będzie profesor Bartłomiej Biskup, Uniwersytet Warszawski. Do zobaczenia.